Jeden kombaj już jest myty. Myjemy tak tylko z grubsza z tego błota. Dokładnie będziemy go myli przed sezonem, jak będziemy naprawiać, że zrzuci wszystkie taśmy i wtedy go ładnie umyjemy. A teraz tylko z tego błota puczemy. Maskę mamy już zamontowaną, grilla również. Teraz ściągamy chłodnicę. Tu zapalimy światło, może będzie trochę widniej. Chłodnica tu w całości, tutaj, nie? Tu się odkręca. Te dwie śruby i z tyłu tam są dwie, nie? I to z całym tym spornikiem schodzi. Wszystkie. Aha, tylko trzeba jeszcze odkręcić węże od tego, nie? To jest od chłodnicy oleju i od klimatyzacji. No i płyn spuścić. Będziemy ją całkiem ściągać czy odsuwamy? Możemy ją odsunąć, tutaj jest dużo miejsca, nie? Ale przewody tak i tak chyba trzeba będzie odkręcić. Więcej miejsca będzie. A ja tu się zabiorę zaraz za odkręcanie pompy. Rurki też będą inne, czy zostają te same? No zostaną te same, nie? Dobrze byłoby wymienić, ale zostaną te same na razie. Jakby, że później gdzieś trzeba będzie dokupić, bo tamta pompa ma troszkę bliżej sekcję i ta jedna rurka trzeba ją naciągać, żeby... To będzie no, trochę... to żeby później nie pękały, nie? Nie pękały, no. Ale zobaczymy, jak będzie na nie pracował najpierw. Już przewody od chłodnicy oleju mamy poluzowane, teraz odkręcamy. Tutaj przód już też jest odkręcony. Tył chyba już też. Zaraz zobaczymy. Tak, tył już jest też. Teraz tylko jeszcze Damian spuści płyn chłodniczy. I przewody od klimatyzacji, to tu odkręcimy od osuszacza, tu, a drugi tam musimy odkręcić. A ja się tu zabieram za wydmuchanie pompy, wyczyszczę ładnie tutaj wszystko, przed rozebraniem wydmucham. Więcej tu wchodzi jak 30 litrów płynu? Nie, 30 Ten silnik nie był umyty, bo w sumie nie było planowane, że będziemy to robić. Ale tu ładnie wydmuchałem, żeby tam jakiś syf się nie dostał gdzieś, gdzie nie trzeba. I tak, tu mamy zasilanie pompy. Tu mamy powrót. I powrót idzie od razu na chłodnicę paliwa i tym wraca do zbiornika. Paliwo jest od razu też chłodzone. Najpierw sobie odkręcę koło napędu pompy. To jest klucz 22. Do tego celu użyję takiego ściągacza. W ten sposób to wygląda, bo tutaj w kole są otwory do ściągania. Tu, w tym miejscu. I ściągacz jest zamontowany w ten sposób. Teraz tutaj sobie kręcę, puknę i koło mi ze stożka zejdzie. Gdy nie mamy zdjętej pokrywy, to tą czynność możemy robić przez tutaj to okienko rewizyjne. Dobra, ściągam to koło. Jest jeszcze czynnik? To końcówka, bo był ściągnięty. To jest końcówka czynnika. Zawsze tam coś zostanie, nie? I 24. O, kamera. Tak ją położyłem. No i koło zdemontowane. Spadła kamera przez to. I teraz pokażę porównanie, bo ta pompa ma inne
mocowanie, inny stożek. Wygląda to tak, a na tym kole, które będziemy montowali, jest różnica, widać. A koło mi spadło, bo jestem przyzwyczajony zawsze, że jak jest pokrywa i tutaj to koło nigdy nie spada, a teraz tak to pociągnąłem i mi spadło. Dobra, teraz mogę odkręcić mocowanie pompy, rurki. No zaraz pompę zdemontuję. Tu jeszcze cewkę od gaszenia trzeba odkręcić. Linki i rurki. No tu odkręcamy od klimatyzacji przewody. Co, płyn zlatuje? Już spuszczony. Nim by się pytał go, zdałoby się go wymienić, nie już jak będziemy zalewać, bo on taki... Możemy nowe zalać, bo jest, no. Tu odkręcam całą tą dźwignię, bo to i tak to trzeba będzie założyć do tamtej pompy. I tak, jeszcze cewkę. Tu już rurka odkręcona, zasilająca. Przewody jeszcze tutaj odkręcić i zaraz pompa będzie zdjęta. Też powinno ten. Dobra, góra? Czekaj. Przewody zostają. Czekaj, ten jeden przewód. Bo my chyba. On miał wyjść. No miał iść z tym. Ten. On jest pod blachą. Dobra, to co, odkręcić go? No chyba lepiej będzie go zdjąć, bo albo go przełożymy tam. Dobra, ja trzymam. Trzymasz? To zdejmij go najlepiej. Albo przyciągnąć go, tak. No, jest zdjęte. Uszczelka? Jestem zostawą? Tutaj, no. To jest może dalej, żeby było... Tylko trzeba ją trochę pochylić, żeby nie wyleciało tutaj. Dobra, pozycję mamy zdjętą. Odkręcamy wentylator, mamy nowe koło, założymy nowe koło, bo tutaj był problem z tymi paskami. Dobra, zostało mi tutaj już tak rurki odkręcone, zostało mi jeszcze tylko tu odkręcić pompę i zaraz ją ściągamy i wstawiamy drugą. Dobra, i próbuję pompę odkleić. Pompa wyjęta. I tak to wygląda po wyjęciu pompy. Tu jest kanał olejowy smarujący. Tu został o-ring. A do tej drugiej pompy będę musiał jeszcze zamontować przewód smarujący od magistrali do tego miejsca. A tu tak to wygląda, to był ten o-ring. Muszę tylko teraz uszczelkę tutaj znaleźć. I zaraz będziemy montowali pompę. No, próbujemy ten tuleję zdjąć. Równo właśnie tak, żeby... No to mam wyrobione już. To może to trzeba ładnie na szlifierce zrobić ten, nie? Żeby, ta, no, żeby ostre były. Są pozbijane. Dobra. Znaczy na prosto, nie? Na prosto to zaszlifować i tutaj, żeby taka była prosta krawędź tutaj, nie? No. A jedynie to podgrzejemy to i... Musimy tą tuleję zdjąć, bo ona już tutaj jest wytarta.
Jak już zakładamy uszczelniacz, to założymy z nową tuleją. Można. Jak to jest? A tutaj możemy skręcić jakieś śruby i za te śruby sobie ściągasz zrobić? Bo to gwint jest w tej tulejce, czy tam dalej? Nie, gwint jest w wale. A tulejka to jest taka cienka, tylko ten. Jak to nie pójdzie, to trochę ją podgrzejemy palnikiem i ona zaraz ten. Spróbujcie tak na zimno. Przy ten. Ona do wyrzucenia? Tak, bo to nową cynę. Dobra, czekaj, bo miejsca nie mam. Już wdychamy. No. Albo ją tak jak rozwalić po prostu. No dobra. Dobra. Ją podgrzejemy. Trzeba podgrzać. Tym palnikiem, tym żółtym, nie? Może nawet żółtym można. I to przyniosę. Nie wiem, czy ona na klej nie była wkładana. Może na kleje była wciskana, wiesz? Mieli zaparcie w innym miejscu? Ty masz lant elegancki w sumie zrobiony tutaj. Dobra. Obrócić? No. Jeszcze, bo w tym samym miejscu jest. Dobra. Zajdzie. Ona była na ten, na klej dana, dlatego dostała temperatury i odpuścił klej, nie? Dobra, zdjęta. Jest gorące? No jest trochę ciepłe, no. Dobra, te papiery wyczyścimy i nabijemy zaraz drugą. Jakimś wodnym? Tak. Dobra, zakładamy pompę. Mam tutaj założone nowe o-ringi. Tutaj dałem na smar, żeby mi nie spadł. A ja tego jeszcze muszę olejem posmarować. I zakładamy. Posmarowane olejem. Pasuje. Pompę mam już przykręconą. A najpierw odpuścić musisz. Teraz montujemy tą tuleję naprawczą. Na wał korbowy, bo tutaj tutaj jest bardzo mocno wyrąbane. I w zestawie jest przy uszczelniaczu właśnie taka tuleja, którą tutaj wciskamy. I to wszystko damy na klej taki do połączeń cylindrycznych. Tutaj. Smarujemy wałek czy tuleję? Tu i tu lekko ja zawsze smaruję, nie? No, elegancko. Oj, pilnuj, nie zgub. No i wał posmarowany. Ta tuleja ma dwie fazy. Jedna faza jest od środka, na tej krawędzi, bo z drugiej strony nie ma od środka. Także musimy tą fazą z tej strony, a druga faza jest na zewnątrz, z tej strony, że jak uszczelniacz
wkładamy, żeby nam ładnie prowadziło. Na to trzeba zwrócić uwagę. No i teraz to będziemy nabijać przez ten młoteczek. Jakiś większy może. Daj jakiś ładny młotek, bo nagrywamy. Tak, wytrę. Mogłem nowy z buza wziąć. No jest to na bardziej. No to co musisz zobaczyć, jak to. I tak to wygląda po nabiciu. Już tu mamy elegancką powierzchnię i szykujemy teraz uszczelkę. Uszczelniacz już jest wbity. Tutaj ten, uszczelkę trzeba znaleźć. Bo do tej wersji nie pro to jest montowana pokrywa na uszczelkę, a w wersji pro jest montowana pokrywa na silikon. Zaraz tutaj znajdziemy uszczelkę. Dobra, i uszczelkę mam. Tutaj w komplecie była jeszcze inna uszczelka, ale bo są różne wersje silników, w zależności jaką mają obudowę rozrządu. Ta jest niewłaściwa, a ta jest akurat właściwa. No i to posmarujemy tym Loctite i zakładamy. Tutaj już Rafał uszczelniacz nabił. Jeszcze przed założeniem pokrywy musimy zamontować koło na napędu pompy, bo później już się tego nie założy. Teraz przed założeniem zawsze odtłuszczam te stożki, żeby były bez oleju. A koło mam tutaj. To jest to koło. Też się ładnie otłuszczę, założę. Na razie nie będę dokręcał, bo jeszcze nie jest wał zablokowany, żeby ustawić dobrze zapłon. Tylko je przyłożę i przykręcę, żeby było luźne. Tu już nakładamy Loctite na uszczelkę i zaraz będziemy montowali. Tuleja prowadząca jest zamontowana na uszczelniaczu. A ja tutaj już zamontowałem te koło. Nakrętka jest, tak jak mówiłem, luźna. Dokręcimy to dopiero wtedy, jak zablokujemy wał, bo jeszcze wał nie jest ustawiony w GMP. Pompa jest zablokowana, bo pompę zablokował pan, który ją remontował w zakładzie. Tu trzeba ładnie wyczyścić jeszcze tuleje. Zaraz zakładamy pokrywę. I zakładamy pokrywę. Gdzie były te dłuższe? Dłuższe śruby są tutaj u góry, nie? Ta tuleja trochę krzywawe się może poprać. Dobra. Ale mieliśmy się uszczelniać, żeby... Kurwa, będzie nam tu blokować. Ale to można na dół dać troszkę, nie? Żeby przeszło. O tak. Dobra, i teraz uściskamy uszczelniacz. Dobra. Śrubki? Tu jest 11 i 10 do tych śrubek. Z tych calowych pewnie by coś też wybrał, ale... I już przykręcamy pokrywę. A ja się biorę za odkręcenie przewodów. Będę wymieniał również przewody, bo tutaj mi nie pasują. Miałem je doginać, ale mam inny komplet, także wymienię tak, żeby pasowały do tej pompy. Bez przerabiania. Przewody już mam połapane, tylko jeszcze podokręcać, ale najpierw podokręcam przy wtryskiwaczach. A później tutaj jeszcze muszę dorobić tutaj rurkę do kolektora sterującą zaworem AFC. To mogę już zdjąć. Jeszcze musimy ustawić wał korbowy, zablokować i dokręcić koło. Dokręcamy jeszcze na fajrant tłumik dgań, żeby się nie okazało, że zapomnimy później. Tutaj na 200 Nm.
To musimy zablokować wałki, żeby się nie obracał przez otwór. W ogóle taki klucz muszę gdzieś załatwić do... Tam jest ten otwór specjalnie na taki klucz, żeby wałem odkręcać, wiesz? Może ktoś ma i myślę. Dobrze by było. Tu otwór wkładasz, taką zębatkę, wiesz, no. Grzechotkę zakładasz na ten, bo tam jest sześciokątny łepek z drugiej strony i ten, i kręcisz sobie wałem, nie?